Cześć, ja jestem Juno, a to kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Bojownicze Żółwie Ninja Out of the Shadows. Mamy parę, z tego co wiem, umiejętności do ulepszenia, czy coś takiego? Nie wiem, popatrzymy sobie, o co tutaj chodzi. Trochę mnie to przeraża, tego chyba nie mogę przyspieszyć. Zaraz. No, chyba nie mamy tu żadnych jakichś opcji. Zaraz. Czyli miałam tylko jedno. Aha, czyli tak ogólnie na jedno można. Dobra. Myślałam, że po prostu u każdego żółwia będzie można coś dodać i kliknęłam znowu to samo. No po prostu ja i moje ogarnianie no wszystkiego. Treningu to może nie chcę, co to jest. Tego nie, no czyli bierzemy mapę i oczywiście kontynuujemy kampanię. O, tym razem już mogę wybrać żółwia, czy nie? Chcę grać Leonardem, bo on wydaje się taki najspokojniejszy, najrozsądniejszy. Jednak walka katanami, bo on chyba katanami walczy, przemawia do mnie o wiele bardziej niż tak działanie po cichu, chociaż myślę, że każdego żółwia sobie jakoś tam z czasem może zobaczymy. Nie wiem. A, dobra, mam enter wcisnąć. Where are we going? There's a secret bad guy subway. We need to find it. Didn't Master Splinter ask us to come home? I believe he said we were exhausted and needed rest. So, we're just going to ignore Master Splinter? Everyone, cool it. Aha, czyli w ogóle wszystkie rzeczy, jakie podnoszę, to w każdym rozdziale się restartują. No, dobrze to wiedzieć, bo pizza! Ninja's gotta eat! Bo po prostu ja nie wiedziałam, czy mam te wszystkie rzeczy oszczędzać, czy nie. I też nie bardzo wiem, dokąd mam iść. Wydawało mi się, że tam były jakieś schody. Być może coś tam było. No właśnie. Turtle time! W sumie mogłam też pokazać wam te concept arty, ale jakoś tak mi to umknęło niestety. W takim miejscu tatuażu bym nie robiła. Przywiązuję jednak wagę do tego, gdzie co robię, ale oczywiście nie w grach. Hang on. I hear something. It's more purple dragons. Okay, everyone, keep cool. O, my what? Też możemy go tak. You guys get cut off from the rest of the o, tak. Kocham walkę katanami, naprawdę. O, więcej. Really? Jej, jakie to miłe. Come on. Czy to mi liczy uderzenia, czy jakoś coś takiego? I think we're out of bad guys. Oh yeah! You! I have a question. I don't know nothing. What's the deal with the subway? What are you working on? I told you. I am not interested. Now you tell me! Hey, whoa, Al Capone, ease off! What subway? Get out of here. Forget it. It's a bust. April, you out there? We're headed back to the lair. We lost him. Copy. Podobają mi się te komiksowe wstawki. We should be on the lookout. The turtles lost our trail, but they know we were moving equipment through the tunnels. It won't matter. Soon I will have the perfect weapon to destroy the turtles once and for all.
Baxter, keep those turtles at bay. Right. I have just the thing. I have given you much. You swore the Krang technology would make your weapons invincible. Do not let me down. Rocznie. Rozdział drugi już chyba zaczyna się w najlepsze. Why not just cut across the rooftops? It'd be faster. I want to stay out of sight. There were foot soldiers all over the place tonight. This way. Nic tu nie ma. Chyba. Jedna możliwa droga i dobrze przynajmniej się nie zgubię. O! Ale ekstra! Kurde, czuję się jak dzieciak. O tego, o tego, o tego! Oni są chyba najtrudniejsi. A wy dlaczego? Jak ja zabijałam, nic nie zrobiliście? To co ma być? Jakieś robociki! Myślę, robociki lepiej. Proszę. Uwielbiam takie różne technologiczne zabawki i o ile drona sobie na pewno nie kupię, tylko gra fajne takie rzeczy. O, pizza lewituje. To znaczy, że trzeba ją wszamać. Znaczy jeszcze nie, ale kiedyś. Tam ktoś jeszcze jest. Ej, nie chcę zabijać robocików. Jeszcze tu. I tego też. Tylko baseball po nim pozostał. Biedacka. Tak słodko iskry z nich lecą. Kolejna pizza. Even ninjas need fuel. On tam z kimś jeszcze walczy, czy tylko się już popisuje? Wow, dużo tu tych rzeczy do znajdowania jest. W sumie to chyba dobrze. Nawet ja na coś trafił. Okay, the mousers are coming from somewhere. Try to find the way to the source. I ciekawe, czy będzie ich tutaj niezliczona ilość? Nieskończona, chciałam powiedzieć. No, tak to wygląda po prostu. Plansza po planszy i drogowe do zbijania. Fajne w sumie. Znaczy, tak jak mówiłam, na taką serię kompletnie niezobowiązującą to jest fajne. A ten zasób słownictwa, bardzo. No ale przy takich grach, to sorry, nie wymagajmy. Na dół? Hej, myślałam, że on przeskoczy tu. Dobra, na dół, na dół. Co to za mgiełka fioletowa? Czy już myślałam, że to ta laska za nami przylazła? To w sensie oczywiście nie April, tylko ta, z którą ostatnio walczyliśmy. To chyba nie pociąg. Że żółwie wciąż są o wiele bardziej realistyczni niż panda. Ninja. Zresztą panda. Zresztą była ninja. Znaczy... Nie wiem, czy jest jakaś taka gra. Jeszcze bym w sumie tak coś bezwzględnego na podstawie jakiejś kreskówki, czegoś takiego, wiecie, bardziej dla dzieci. Posiekała sobie w czymś takim. No to naprawdę, no łatwe i przyjemne. A i całkiem fajne. Pod względem graficznym mi się nawet ta gra podoba. To znaczy, ona ma coś w sobie. Kiedyś widziałam grę Ninja Play.
Tak w ogóle kanały w grach zawsze jakoś źle mi się kojarzą. Wow. To wygląda jak, nie wiem, statek kosmitów w ogóle, te kanały. O, oby było tak łatwo jak ostatnio. A, bo ja nie mam możliwości wyboru, od którego zaczynam. To gra mi to określa. Dobra, myślałam, że sama mogę sobie zaznaczyć. Dobra, już wszystko jasne. Outstanding. This is no ordinary tunnel. Nothing here is as simple as it looks. Co, kolejne roboty, czy może coś bardziej wymagającego? To pociesza. Ej, te są inne. On purpose? That's new. You should call them Mousey Bombs. O nie. I dobra, po jakimś czasie. Down, but not out. Dobra. Czyli co? Taktyka na nie wygląda tak. Uderzam i uciekam? Czy jak to ma wyglądać? Ja bym z chęcią tym Donatello zagrała chociaż raz. Bo on ma ten fajny kijek. Następnym razem, kurde, muszę pamiętać, by właśnie jego wybrać. O, dobra, trzeba mieć wyczucie, jeśli chodzi. Nie, uciekajmy, uciekajmy. Trzeba wyczuć moment, w którym one wybuchają. Chyba. Dobra, to może nie pchajmy się wszyscy na jednego przeciwnika. Ouch! Kolejne? Gdzie one są? Tam. Dobra, wąski w tunelach. To może być malutkim problemem. One nam pomagają. Tak w sumie przejście nam otwierają. Oj, zaraz któryś się chyba aktywuje, czy nie? Nie. A on wybuchnie zaraz? Nie. Chciał mnie zdziabnąć. O, wścieklina! Co, tam coś? Nie. Po prostu z sobie wyskoczył coś ściany. A, czyli jednak chyba tam jest dalsza droga, czy nie? Zaraz, a co tam jest? Bo ja właśnie nie bardzo wiem, gdzie mam biec. A jak nie bardzo wiem, gdzie mam biec, to... Ej! Nie zdążyłam sprawdzić, czy nie ma tam żadnych apteczek. Znaczy... No dziwnie jest mi mówić o pizzy jako o apteczce. Nie wiem w sumie, czy energy drinks też leczą chimikeny. Shuriken. Tak, na te wybuchające, powiedzmy, robowsiaki to w ogóle na pewno bardzo się przydadzą. Ale... Po co, jak można fajnie radzić z wykstaną? Znowu widziałam fioletowy dymek. Albo różowy bardziej. Tu, co się... No, ej, mamy ten limit shurikenów w dodatku. Tu mogę wejść? Świetnie. O nie, jakie to jest skomplikowane. Od którego zaczynamy? Jej. Któż by pomyślał, że to będzie na takim poziomie również? No dobra. Spieprzyłam chyba. To teraz ty. Tak, trzeba mi było wcześniej pomyśleć. Kurde, a to muszę ogólnie na całość patrzeć teraz, a nie tylko na ten pojedynczy. Brzmi, nie jest tak łatwo, jak myślałam.
What if there were another turtle out there? Ej, ciężko sobie gadać. Say ja Splinter picked up us four, but didn't notice a fifth. And he'd be out there, even now. Tall, strong, but without the guidance we've received. Kurde. You haven't seen this guy, right? No, no. Tam pewnie jest sekret, co? You freak me out, man. I co, znowu będą musiała tak długo czekać, aż będą mogła kliknąć Enter? Naprawdę, gro. Dobra. Czyli to może tylko jakaś znajdźka tam będzie, więc dobra. Zaraz, żeby sobie tego nie zawali tym razem. Zielone to musi być... Nie, bo niebieskie to nie pójdzie. Zielone sobie... You like being the leader? Meaning what? I ask because the leader. What is the leader? Yeah, Pierre. He's funny. I'm a jerk. What are you? Every turtle? I could be the smart one. Can you herd turtles? You can in a world of mousers, apparently. Hey, to jest dalsza droga, czy nie? Oh, ja pierdziele, jest! To na pewno, to rany. No nie! Kiepsko ze mną może być. Chociaż mam szukany. Nie powinno być tak. Dobra, znikam, czy się tylko da. Wow, fajny. We need to take more of these guys out. Ale to tylko dlatego, że zbijałam się. Bo nie mogłam trochę ogarnąć, gdzie jestem ja, gdzie jest mój przeciwnik. Gdzie braciszek żółwi. Tej klubie na szczęście. Nie schowany, a dzielnie walczący. O, fajnie też mu poszło. Jakby był, nie wiem, odurzony. Takie zielone coś. There they go! Też chcesz go też? Dobra. Spokojnie, nie zapomnę o sobie. Co mi uciekł? Wygląda jakoś dziwnie się przyteleportował. Aha, bo ten ma fajną moc bekania? Dobra, można polemizować z tego fajną. Dobra, pięknie. Mogłoby się troszeczkę życie odnawiać na przykład po zabiciu kogoś. Bo to nie byle co, patrzcie, to co mi teraz chodzi. Tak, jestem się dumna. Klikam bezmyślnie w zasadzie i się cieszę z tego. No, brawo ja. O, ja tak w każdej grze robię. Oj, zamachałam się tymi katonami teraz za bardzo. Okej, okay, co mi żółwiki kochane powiecie? Tyle mi powiecie. Pozwalmy go być można. Kolegów nie przyprowadzi. Tę stronę. Jeszcze jeden? Nie, jest. Chciałam powiedzieć, że nawet nie jest na... Ten jest chyba jakiś twardszy, mi się wydaje. Po prostu już ja klikam coraz gorzej. A disgrace to ninjas. O, ja pierdzielę. Chyba jednak trzeba będzie szamać. Look out! Humanoid mousers! No! People mousers! No! Mancers! Dobra. I tak, uważamy na Gedosko.
Ale super to było, w sensie na tej rurce tak. I w ogóle też warto chyba wykorzystać, może nie tak, wykorzystać umiejętność rozwijania się od ściany. Albo patyków i w ogóle, tak, patyków, drążków, czegokolwiek. Chciałam powiedzieć, że chyba widać jak się niszczą, ale chyba jednak nie bardzo. Zaraz ten jeden będzie się nam wypowiedzieć. Rzucam paru. Ejku, ja nawet nie wiem jak to mam zrobić. Jak to przywołać w sensie z powrotem. Jakoś mi się wyświetla informacja, ale jak wciskam Alt i R, to mi to niespecjalnie działa, więc... O nie, będzie wybuchał. Dobra, pięknie. No, nie wiem, czy to będzie tak, jak chcę to zrobić. O, rany. Take that one guy down. Nie wiem, czy sztuki ceny na nie dobrze działają. Dobra. To chyba fajnie wyszło. Dostałam za to jakiegoś bonusa, może powinnam była dostać. Zaraz, Alt-R. O nie. Hej! Czemu jestem ogłuszona? Dlaczego to tak głupio działa? Co, ja mogę go tylko obserwować? Ale... No thanks, I'm all set. Rzadko. No. Nie rozumiem tego trochę, wiecie? He's in some danger. Czy ja mogę jakoś... Come on, Donnie. Dziwne to jakieś. I od którego momentu? Aha, od tego. No dobra, to już jak wiem jak to działa. To myślę, że odcinek zakończymy już właśnie tutaj. Więc... A wrócę do was dopiero jak te dwa roboty się pojawią. Więc na razie, trzymajcie się, cześć!